Otwieram 22. sesję Rady Gminy Budżetu Powadzki. Witam Państwa Radnych. Pozwólcie, że Państwa w swoim imieniu przywitam Wójta Gminy Budżetu Powadzki, Pana Krzysztofa Dawidowicza. Witam Panią Sekretarz. Witam Panią Skarbnik. Witam Panią Kierownik Referatu Oświaty. Witam. Witam Panią Mecenas. Witam Panią Inspektor. Witam Pana Kowalowika. Witam Pana redaktora prowadzącą transmisję z obrad sesji. Przejdziemy teraz do oświadczenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w sprawie porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Rozpatrzenie podpunkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że porządek, że protokół z poprzedniej sesji został przegłosowane jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej komisji bieżącej działalności. Informacja została przez wójta przekazana mailowo. Czy są? Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Ja korzystając tylko z okazji, że nasze obrady są transmitowane, to w swoim imieniu Radnych Gminnego Ośrodka Kultury, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach. Zapraszamy na mszę świętą w intencji rolnictwa i rolników ziemi międzyrzeckiej 30 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00. I również chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców gminy, będą to plenerowe uroczystości, na dwa wydarzenia, które będą miały miejsce 6 września. O godzinie 13:00 uroczyste otwarcie wystawy w Rzeczycy. Zbieramy się na skwerze przy Skrownicy OSP. Wystawy pod nazwą Wiktoria 1920 w gminie Międzyrzec Podlaski. Będzie to wystawa plenerowa, a następnie odwiedzi ona praktycznie wszystkie miejscowości na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Tego samego dnia o godzinie 17:00 po raz kolejny narodowe czytanie w Tłuścu, w Szkole Podstawowej w Tłuścu, godzina 17:00. Dziękuję. Informuję Państwa Radnych, że nie wpłynęło żadne pismo od ostatniej sesji w Radzie Gminy. I czy przewodniczący komisji stałej mają jakieś informacje do przekazania? Dziękuję. Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji.
Nie wpłynęło żadne zapytanie, interpelacje, także w związku z tym rozpatrzyliśmy punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na rok 2020. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Zmiany w budżecie gminy z autopoprawką, wprowadzenie przestrzeni dochodowej, zwiększenie dochodów w zarządzaniu wdrażania rozwiązań komisyjnych na terenie gminy Brzeskodawski, kwota 4,7 tys. Wprowadzenie dotacji darmowy podręcznik, wprowadzenie zwrotu kosztów za funduszu sołeckiego wydatków poniesione w 2019 roku. Kwota 126 289,51 zł. To wprowadzenie dofinansowania do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, kwota 90 000. Wprowadzenie do pracy karta dużego funduszu, dotacja dla MOPS na zapłacenie składek zdrowotnych opłacanych przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 4680. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływy skarbu wolny 4265,50 zł, opłatę za zakupy 90 000 i pozostałych dochodów. Zmiany dochodów na zadania, kontynuacja termomodernizacji, zwiększenie 390 000 i termomodernizacja budynków użyteczności publicznych, zwiększenie 240 000. Jeżeli chodzi o wydatki, zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Brzeskodawski 564 000, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zmniejszenie na zadania o kwotę 77 000. Utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych, środki wchodzą z funduszu sołeckiego, jest to przeniesienie środków wydatkowych z zadań bieżących na zadanie inwestycyjne i jego zastawki oraz zmiany pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego w miejscowości Żalce. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeskodawski, kwota 160 000, finansowanie 90 000 i środki własne 70 000. Wprowadzenie po stronie dodatkowej dotacji darmowy podręcznik, karta dużej rodziny oraz dotacji dla GOŚ w związku z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Pozostałe zmiany są spowodowane zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność. Jest to zakup usług pozostałych, zakup materiałów wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały zmiany do budżetu danej gminy. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa radni, są jakieś pytania w związku ze zmianą budżetu? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzenie podpunktu A w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest zmianami załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Na przedsięwzięciu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brzeskodawski oraz kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Brzeskodawski. Natomiast w załączniku nr 1, wieloletnia prognoza finansowa, jest to dostosowanie kwot do zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Dziękuję. Tą propozycję zmiany wieloletniej prognozy finansowej również rozpatrywały połączone komisje Rady Gminy. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo radni, są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym.
wyrażając zgodę na sprawę nieruchomości miejscowości Rzeczyca, stanowiącej mienie komunalne gminy Międzyrzec Podlaski. Przedkładamy uchwałę dotyczącą sprzedaży nieruchomości sklasyfikowanej jako nieużytki o powierzchni 07622 hektara. Oczywiście zostanie przeprowadzona procedura wycennej działki i sprzedaż odbędzie się w przetargu nieograniczonym. Dziękuję. Tą propozycję będę przepatrzywała przez Wielu Łącznej Komisji Rady Gminy. Jaka jest była opinia? Opinia jest. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa Radnych o jakieś pytania w związku z tą propozycją. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rzeczyca stanowiącej mienie komunalne gminy Międzyrzec Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzymy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji lokalnego rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023. To również było rozpatrywała komisja, położona Komisja Rady Gminy. Państwo radni, czy są w tej sprawie jakieś wątpliwości, pytania, sugestie? Nie widzę. Stwierdzam, że punkt 5 został rozpatrzony. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 6. Wolne wnioski. Proszę bardzo Państwa radni, czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 22. sesję Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję Państwu.